I nie. I ruszyły. Ostatnia triada, a tam bardzo blisko siebie konie galopują. Gasima, ale już na front wyścigu wysunęła się Bigamia. Bigama jest na pierwszej pozycji, tam poprawia Zuzanka, jest na drugiej, atakuje Bigamię. Na trzeciej Miranda, na czwartej Gasima, na piątej galopuje Arda, na szóstej Altana Sfenia, na ostatniej pozycji w tej chwili jest Efata. I nadal na czele stawki już jest Zuzanka, 1200 metrów do celownika, na drugiej pozycji Miranda, na trzeciej galopuje Bigamia i to jest czołówka wyścigu. Dalej Gasima i poprawiła Sephora, 1000 metrów do celownika, tam jest Triada, następnie Arda i na końcu galopuje Altana Sfenia w tej chwili. Na 800 metrów przed celownikiem Zuzanka jest na pierwszej pozycji, tak zdecydowanie, na drugiej Bigamia, Miranda, następnie Sephora, blisko, Triada Gasima, dalej Efata i na końcu Altana Sfenia. I za chwilę wyjście na prostą. Odeszła od bandy i to sporo Zuzanka. Prowadzenie obejmuje przy bandzie Bigamia, tam Gasima bardzo dobrze finiszuje, ale polem doskonale galopuje Sephora. Na około 400 metrów przed celownikiem, Miranda też jest tu i Miranda w tej chwili obejmuje prowadzenie, ależ tam wszystko walczy o to zwycięstwo. Bardzo blisko jest Efata. Efata z Mirandą w tej chwili są na czele. Miranda jest na pierwszej pozycji, Efata na drugiej. Walka. Efata, Miranda, Miranda, Efata. Dwie klacze, ale nieznaczną przewagę ma Efata. Celownik Efata, Miranda. Na trzeciej pozycji galopuje Arda.